Wiecie co? Dzisiaj nagrywam się przy oświetleniu pokojowym. Ustawiłem odpowiednio balans bieli na 4000 kelwinów. Tak się przeważnie zresztą na green screenie nagrywam. Wiem, tu trochę zieleni na twarzy mam, bo odbija się światło od zielonej ściany, od green screena. Przejdźmy do odcinka. Cześć, pewnie wielu z Was zna tę moją samoróbę na mikrofon. Taki uchwyt, żeby przyczepić zooma do niego. Ale ostatnio grzebałem na internecie i musiałem kupić taką małą pierdółkę na Allegro. Ale chciałem skorzystać ze smarta, żeby nie przepłacać za wysyłkę, nie płacić. Więc zamówiłem coś takiego. Takie pudełeczko małe. Dodatek. Normalnie bym tego nie kupił, ale mówię, spróbujemy, zobaczymy. Dlaczego nie kupił, pójdę w dalszej części odcinka. Ale mówię, będzie fajny odcinek. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Tu mam takie te pudełko. Taki statywik. Za 30 zł. Marny. Taki sobie. Powiem Wam tak szczerze, bardzo fajnie ma tu pokrętło. Tego nie widziałem akurat na zdjęciu. Bo mój brat, że sobie coś takiego dorobię. Okej. I teraz tak. Tu mamy imadełko do niego. Więc sobie na razie przykręcę tutaj z wierzchu. Dzisiaj taki odcinek tylko z prezentacji tego. Powiem, co sądzę o tym, tak troszeczkę. A tak już z mikrofonem, z ustawieniem, ze wszystkim będzie później już inny materiał za jakiś czas. Ja sobie akurat przetestuję, wtedy będę mógł Wam jakąś opinię o tym powiedzieć. I sobie to przyczepimy gdzieś tu z tyłu. Dobra, mam to przyczepione. To teraz sobie włożymy ten uchwyt. I powiem szczerze, bardzo fajnie się zapowiada. Tu mamy gwincik, więc tu mamy ten uchwyt na mikrofon. Przyczepmy go. Ok. I co teraz, żeby to przyczepić tutaj? Nic nie szkodzi, bo jak wiecie, widzieliście odcinek o tym zoomie, który robiłem pierwszy z prezentacji, kupiłem akcesoria do niego, zestaw akcesoriów. I tu mamy uchwyt, tak zwany toaletowy uchwyt. Toaletowy. Muszę delikatnie uważać, bo ten widz mi się troszeczkę uszkodził. I moczujemy, wkładamy tutaj. Tym rejestratorem jest ok, bo jest lekki. Nie wiem, czy przy mikrofonie jakimś lepszym bym się na tego typu rozwiązanie zdecydował. Ze względu, że to już musi być coś porządniejszego. Zobaczmy sobie jeszcze. W ten sposób można tu wysunąć. Naprawdę całkiem. Jak za trzy dychy. Czas na podsumowanie. Jak chodzi o ten statyw, jestem pod wrażeniem, jak to chodzi. I naprawdę w tym uchwycie mikrofonowym z tym robi to robotę. Nie musisz kombinować z przejściówką, żeby go bezpośrednio przykręcać do tej rurki. Jeszcze to spróbuję zrobić. Ale myślę, że w ten sposób to bardzo fajnie wygląda, bo tu dodatkową jeszcze mam płaszczyznę do regulacji tego mikrofonu. A propos ceny. 30 zł. Warto było. Szczerze Wam powiem, kupiłem go tylko po to, żeby zrobić sobie odcinek na kanale. Jak nie będzie się nadawał, mówię, trudno, bywale. Albo spróbuję go poprawić, przerobić tak, żeby był ok. A teraz jest super. Tak samo tego pokrętła na zdjęciu nie widziałem, że jest, mówię. Zrobiony, mówię, dobra. Ewentualnie ktoś jakiś ponitowany, coś tam, to się zrobi taki pokrętło, żeby to ścisnąć, wyregulować odpowiednio. A tu taka niespodzianka od producenta. Jest takie pokrętło.
Jak chodzi o działanie tego mikrofonu z tym statywem i w ogóle to ustawienie tego biurka, będzie jeszcze odcinek oddzielny ze całym moim setupem, bo już pomału myślę, żeby w końcu to kable ułożyć, odpowiednio monitory ustawić, zrobić parę rzeczy, które mi umożliwią lepszą funkcjonalność tego, kilka bajerów założyć. Ale myślę, że trzeba by poczekać parę tygodni jeszcze. Malutku sobie cegiełka po cegiełce wszystkie elementy zbiorę i nakręcę taki materiał. Cześć, na razie, pa! Zostaw łapę, zasubskrybuj kanał i pamiętaj o konkursie. Jest fajna rzecz do wygrania, na kanale są szczegóły. A ja tymczasem idę się pobawić, potestować ten mikrofon na tym statywie. Pa!